Grzegorzowska-Klarkowska Mechanizmy Obrony na osobowości, rozdział 9. Działanie mechanizmów obronnych, procesy psychologiczne zaangażowane w obronę. Po próbie odpowiedzi na pytanie, czym są mechanizmy obronne i co wyznacza bądź współwyznacza ich uruchomienie, pojawia się nieodzowne pytanie: jakowe mechanizmy działają? Jakie procesy psychologiczne zaangażowane są wtedy, gdy mechanizmy te są zaktywizowane? Pewne wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia pojawiły się już w poprzednich rozdziałach, w których były omawiane różne koncepcje tych mechanizmów oraz przedstawiane poszczególne mechanizmy obronne wraz z próbami interpretacji ich sposobu działania. Ten rozdział będzie poświęcony bardziej systematycznemu omówieniu tego problemu oraz pewnym propozycjom w tym zakresie. 9.1. Psychoanalityczne wyjaśnienie sposobu działania mechanizmów obronnych W literaturze źródłowej dotyczącej teorii psychoanalitycznej brak było systematycznego wykładu na temat modus operandi mechanizmów obronnych. Próbę uporządkowania myślenia psychoanalityków na ten temat przedstawił Sjubek. Wyodrębnił on cztery podstawowe aspekty funkcjonalne procesu obrony oraz cztery podstawowe sposoby wpływania na treści psychiczne, przeciwko którym mechanizmy obronne były skierowane: a. Blokowanie i hamowanie instynktów jako takich, b. Blokowanie i hamowanie. Reprezentacji popędów instynktownych c. Zniekształcanie reprezentacji popędów instynktownych d. Maskowanie reprezentacji popędów instynktownych poprzez obdarzanie energią psychiczną treści psychicznych, mniej lub bardziej przeciwstawnych tym, przeciw którym podmiot się broni. Mechanizmy obronne działają w jeden z czterech powyższych sposobów. Zdarza się jednak często tak, iż można wyodrębnić w poszczególnych mechanizmach obronnych kilka aspektów funkcjonalnych jednocześnie, mimo że jeden z nich na ogół dominuje. Mechanizmami polegającymi na blokowaniu i hamowaniu instynktu jako takiego według Freuda były regresje, odwrócenie i zwracanie przeciwko sobie. Anna Freud zaliczyła jeszcze do tej kategorii przemieszczenie. Siubek sądzi, że hipoteza ta jest sprzeczna z freudowską teorią instynktów, w myśl której instynkty są czymś niezmiennym i ponadczasowym. Przypuszcza on, iż takie rozumienie przez Freuda wymienionych mechanizmów obronnych wynika z faktu, że mechanizmy te poza przemieszczeniem nie mają charakteru poznawczego, lecz polegają na zmianie celu bądź obiektu na który nakierowany jest popęd instynktowny. Mechanizmy działające na zasadzie blokowania lub hamowania reprezentacji popędów instynktownych to jest ich dostępu do świadomości, to wyparcie, izolacja i zaprzeczenie. Według Freuda natomiast cała reprezentacja impulsu instynktownego w wyparciu ma zablokowany dostęp do przedświadomości lub świadomości. Blokowanie to odbywa się poprzez mobilizowanie energii ego i kierowanie jej przeciwko całej reprezentacji impulsu obdarzonego energią. Do podtrzymywania wyparcia konieczne jest więc stałe wydatkowanie energii. Izolacja z kolei polegałaby na częściowym blokowaniu dostępu impulsu instynktownego do świadomości, przy czym w różnych odmianach proces ten wygląda nieco inaczej. W odmianie izolacji, która znana jest pod hasłem oddzielania myśli od uczuć, afekty mają zablokowany dostęp do świadomości, zachowują jednak postać afektów wypartych. Mamy więc tu do czynienia z wyparciem częściowym. W innej postaci izolacji, znanej pod hasłem szufladkowania, poszczególne elementy reprezentacji poznawczej instynktu mogą istnieć w świadomości obok siebie, lecz nieświadomie zostają połączenia, relacje między nimi lub znaczenie całości. Poszczególne oderwane od siebie elementy mogą ulegać dalszym przemianom czy zniekształceniom. Tak więc izolacja jest zawsze cząstkowym wyparciem. Kolejne postacie izolacji świadczyłyby o blokowaniu poznawczych funkcji syntetyzujących. Zaprzeczenie to trzeci mechanizm obronny z tej grupy, choć Siulbek uważa, że mechanizm ten ma także inne aspekty funkcjonalne poza blokowaniem dostępu do świadomości. Trzeci sposób działania mechanizmów obronnych to zniekształcanie reprezentacji popędów instynktownych. Zniekształcanie może dotyczyć tylko niektórych elementów całej reprezentacji instynktu. Jak to się dzieje np. w projekcji, gdzie zniekształcona jest świadomość istnienia popędu w samym sobie, jest on bowiem przypisywany innemu obiektowi. Częściowo zaś w identyfikacji z agresorem, polegającej między innymi na zniekształcaniu reprezentacji własnych motywów. Siubek uważa, że bardzo niewiele mechanizmów obronnych działa głównie na podstawie zniekształcania reprezentacji instynktu. Choć skłonny byłby tu zaliczyć także regresję, odwrócenie, przemieszczenie i zwrócenie przeciwko sobie, opisane pod hasłem blokowanie instynktów jako takich. Czwarty wreszcie sposób działania mechanizmów obronnych, polegający na maskowaniu reprezentacji popędów instynktownych, poprzez obdarzanie energią psychiczną treści psychicznych, mniej lub bardziej przeciwstawnych tym, przeciw którym podmiot się broni. Widoczny byłby w takich mechanizmach obronnych jak reakcja upozorowanej i anulowanie. W reakcji upozorowanej popęd zostaje niezmieniony. Maskowany jest przez inne motywy specjalnie, obierane na tę okoliczność, bądź przez wyolbrzymianie motywów już istniejących. Anulowanie natomiast to mechanizm obronny stosowany już po gratyfikacji nieakceptowanego impulsu. Który próbuje się zmazać poprzez czyn o przeciwstawnym znaczeniu. COBEC rozważa także sposób działania mechanizmów obronnych skierowanych przeciwko zagrożeniom płynącym ze świata zewnętrznego i sądzi, iż można je sprowadzić do trzech omówionych już aspektów funkcjonalnych blokowania, zniekształcania i maskowania. 9.2 Próba rozwinięcia koncepcji działania mechanizmów obronnych w kategoriach psychologii poznawczej. W książce tej kilkakrotnie przytaczane były poglądy behawiorystów na temat mechanizmów obronnych. Mechanizmy obronne, według behawiorystów, to wyuczone reakcje na specyficzne sytuacje bodźcowe w skrajnych teoriach Kellera, Batersa i Winera Są to specyficzne reakcje na sytuacje konkretne. W mniej krańcowych interpretacjach np. Dolarda i Millera, sygnał lęku nadaną sytuację bodźcową powoduje zmianę reakcji pierwotnej na wyuczoną reakcję zastępczą. Teoria uczenia się niczego jednak nie wnosi do wyjaśnienia sposobu działania mechanizmów obronnych, określając mniej lub bardziej dokładnie okoliczności, w jakich pewne zachowania mogą się pojawiać, opisując być może trafnie. Mechanizm ich nabywania, a priori poprzez przyjęte założenia metodologiczne, unika wchodzenia w opis procesów psychicznych, a właśnie o te procesy chodzi nam wtedy, gdy usiłujemy zrozumieć modus operandi mechanizmów obronnych. Propozycja psychoanalizy przedstawiona przez Siłbeka wskazuje, Iż psychologia poznawcza jest tym gruntem, na którym próby wyjaśnienia działania mechanizmów obronnych mogą być najbardziej owocne, ponieważ już sama teoria psychoanalityczna ukierunkowała poszukiwania w obrębie tego podejścia. Scharakteryzowana wyżej analiza Siubeka jest także wskazówką, że zasadniczy zrąb poznawczej teorii mechanizmów obronnych obecny był już w myśleniu Freuda. To, co pozostało więc do zrobienia, to nie tyle reinterpretacja teorii psychoanalitycznej, ile dalsze jej uszczegółowienie na podstawie współczesnych osiągnięć psychologii poznawczej, uwzględniające jednocześnie współczesną wiedzę na temat emocji i ich wpływu na procesy poznawcze. Obecnie prezentowana analiza będzie próbą wyjaśnienia działania podstawowych mechanizmów obronnych. Stanowiących podłoże wszystkich bardziej złożonych czynności obronnych. Przypomnijmy raz jeszcze definicję, zgodnie z którą podstawowe mechanizmy obronne to elementarne, ukierunkowane na ochronę ja, jednostki zachowania poznawczego, czynności poznawcze, których zasadniczą właściwością jest zniekształcenie procesu odbioru lub przetwarzania informacji. Definicja ta jest zgodna z aspektami funkcjonalnymi. Mechanizmów obronnych wyróżnionymi przez tsubeka, oprócz pierwszego w postaci blokowania i hamowania instynktów jako takich. Aspekt ten nie wchodzi w ogóle w skład proponowanej definicji, oraz w skład pozostałych aspektów funkcjonalnych, gdzie mowa jest o tym, iż to, co blokowane, zniekształcane czy maskowane, to reprezentacja popędu instynktownego. Proponuję nie wchodzić tutaj w dysputy na temat teorii instynktów, lecz zastąpić w obecnych rozważaniach termin reprezentacja popędów instynktownych terminem informacja zagrażająca dla ja. Zagrożenie dla ja może płynąć z różnych źródeł. Patrz, rozdział ósmy. Natomiast mechanizmy obronne uruchomione będą wtedy, gdy do świadomości dociera informacja o zagrożeniu. Informacja ta może posiadać różnoraką postać. Zawsze jednak stanowi reprezentację poznawczą zagrożenia. Dogodnymi pojęciami do analizy działania mechanizmów obronnych po rozdział 7 są: selekcja, kodowanie, przetwarzanie informacji. Podczas takich procesów poznawczych, które umownie można nazwać percepcją Pamięcią czy myśleniem. Początek takiemu myśleniu o mechanizmach obronnych dał Erdley w swojej interpretacji obronności percepcyjnej. Porównaj rozdział 5. Podejście to stanowiło dla mnie inspirację do dalszych prób, tutaj przedstawionych. Poszczególne podstawowe mechanizmy obronne można lokować na kolejnych etapach kontinuum. Odbioru, przetwarzania informacji, od etapu wstępnej rejestracji i analizy, poprzez kodowanie w magazynach pamięci krótkotrwałej i trwałej, do procesów myślenia, formułowania sądów itd. Kolejne mechanizmy, lokowane na takim kontinuum, charakteryzują się wzrastającym poziomem złożoności. Przy czym mechanizmy bardziej złożone zawierają w sobie elementy prostych mechanizmów. Próbujmy obecnie przeanalizować sposób działania kolejnych, podstawowych mechanizmów obronnych. Wychodząc z założenia, że celem działania mechanizmów obronnych jest ochrona ja przed informacją zagrażającą, dlatego ja poprzez większe lub mniejsze blokowanie lub zniekształcanie odbioru i przetwarzanie informacji, należy zwrócić najpierw uwagę na rolę nastawienia w selekcji informacji napływającej. Niezależnie od tego, co dzieje się dalej z informacją, która została zarejestrowana w aparacie poznawczym człowieka, nastawienie może wpływać na pierwotną selekcję informacji dopuszczonej do odbioru. Rozważając teoretycznie, można sobie wyobrazić sytuację analogiczną do występującej w aparacie radiowym. Jeżeli nastawimy go na odbiór fal długich, Uniemożliwiamy tym samym odbiór fal ultrakrótkich, dlatego że nastawienie to wyklucza możliwość odbioru fal w określonym paśmie częstotliwości. Jest to więc preselekcja, polegająca na tym, że odbiornik po prostu nie jest czuły na niektóre rodzaje fal przy danym nastawieniu. Można sobie wyobrazić, że nastawienie w aparacie psychicznym człowieka powoduje, Iż pewne informacje są niedostępne, ponieważ znajdują się jakby poniżej bądź powyżej pasma wrażliwości na nie. Praktycznie jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Aparat poznawczy człowieka dostrojony jest do odbioru stymulacji w określonym paśmie z uwagi na właściwości fizyczne tejże stymulacji. Natomiast pod względem cech fizycznych, informacje zagrażające nie różnią się od siebie. Dopiero wstępna analiza informacji uwzględniającej znaczenie dla podmiotu może wtórnie doprowadzić do zmiany tymczasowe pasma wrażliwości. Porówna eksperymenty Dixona opisywane w rozdziale 5. Wyłączenie możliwości rejestracji określonych informacji byłoby niezgodne z pierwszym prawem biologicznym. Jeżeli więc pewne informacje są ucinane, Zanim dotrą do poziomu pełnej świadomości, to selekcja musi się odbywać według pierwotnej rejestracji sensorycznej, a przed zakończeniem pełnego przetwarzania, w wyniku którego dochodzi do trafnej rejestracji w świadomości. Istnienie bardzo złożonego, przedświadomego przetwarzania informacji jest niezbitym i dobrze udokumentowanym empirycznie faktem. Tak więc mechanizmy obronne należą do przedświadomego etapu przetwarzania informacji. Pierwszym mechanizmem obronnym na kontinuum odbioru przetwarzania informacji jest obronność percepcyjna. Działanie tego mechanizmu opisał szczegółowo Erdeley. Porównaj rozdział 5. Zgodnie z hipotezami tego autora, obronność percepcyjna jest wynikiem selekcji informacji między pierwotną rejestracją w pamięci konicznej, lub jej odpowiedniku dla analizatora słuchowego w postaci pamięci echoicznej, a etapem konsolidacji informacji rejestrowanej w pamięci krótkotrwałej w magazynie pamięci trwałej. Hipoteza ta opiera się na modelu pamięci, zgodnie z którym informacja zakodowana w pamięci trwałej musi uprzednio znaleźć się w pamięci krótkotrwałej. Natomiast współczesne modele pamięci. Postulują dwa niezależne mechanizmy rejestracji informacji w magazynie pamięci trwałej za pośrednictwem pamięci krótkotrwałej i z jej pominięciem. Proponuję nie wchodzić w dyskusję na temat współczesnych teorii pamięci, przyjmując na razie, że obronność percepcyjna polega na niedopuszczaniu informacji do fazy rejestracji w magazynie pamięci trwałej. Niezależnie od tego. Jaki jest konkretny mechanizm tej selekcji we wczesnych etapach przetwarzania informacji? Różne hipotezy Erdleja na ten temat zostały już opisane w rozdziale 5. Przypuszcza się, że obrona percepcyjna może zachodzić w sposób całkowity lub częściowy, tak iż w pamięci trwałej może nie być żadnego śladu pierwotnej informacji lub może być fragmentaryczna jej rejestracja. Informacja zarejestrowana w pamięci trwałej, czy to w postaci takiej, jaka była na wejściu, czy też częściowo okrojonej przez obronę percepcyjną, może ulec wyparciu. Wyparcie może przybierać dwie postacie: taką, w której zarejestrowana w pamięci trwałej informacja nie znajduje reprezentacji w świadomości, oraz taką, w której po pierwotnym uświadomieniu. Powstają wtórne trudności z odtwarzaniem i z wydobywaniem z magazynu pamięci trwałej. Pierwsza postać wyparcia odpowiadałaby częściowo Freudowskiemu pojęciu wyparcia pierwotnego, druga zaś wyparciu właściwemu. Przy takim rozumieniu wyparcia pierwotnego jest ono czymś innym niż obronność percepcyjna. Dopuszcza bowiem istnienie rejestracji w pamięci trwałej, której nie ma w obronności percepcyjnej. Freudowskie pojęcie wyparcia pierwotnego obejmuje zarówno takie przypadki, w których treść informacji jest zarejestrowana w pamięci trwałej, ale nigdy nie uświadamiana z uwagi na brak świadomych reprezentacji poznawczych, jak i takie, które odpowiadają pojęciu obronności percepcyjnej, rozumianej jako zgubienie informacji przed rejestracją w pamięci trwałej. Widziałabym tutaj nieco inny mechanizm psychologiczny wyparcia pierwotnego i wtórnego. Wyparcie pierwotne polega bowiem na trudności w powstawaniu świadomej reprezentacji poznawczej informacji, wyparcie właściwe zaś na trudnościach w reprodukcji. Nie jest wykluczone, że i w jednej, i w drugiej postaci wyparcia działają jakieś mechanizmy selektywności uwagi, które zresztą mogą być odpowiedzialne za brak konsolidacji informacji w pamięci trwałej, proponowane jako jedno z wyjaśnień obronności percepcyjnej. Przypuszczalnie poza procesami uwagi zaangażowane są w wyparciu jakieś specyficzne właściwości kodowania. Każda rejestrowana informacja musi być w określony sposób kodowana. Za wcześnie jednak na wysuwanie jakichś hipotez w tym zakresie. Sposób kodowania natomiast wydaje się odgrywać ważną rolę w następnym z kolei podstawowym mechanizmie obronnym jakim jest izolacja. Izolacja posiada trzy zasadnicze odmiany. Oderwanie myśli od uczuć, szufladkowanie i intelektualizację. Dwie pierwsze formy polegają na specyficznej organizacji informacji zagrażającej w strukturach poznawczych. Intelektualizacja zaś rozwija się dalej i polega na swoistym przetwarzaniu specyficznie zorganizowanej informacji. Opisując pierwszą postać izolacji, Cuyubek zwrócił uwagę na wyparcie cząstkowe. To jest wyparcie afektu, które może być tutaj obecne. Zgadzałabym się z tym w pełni, choć miałabym ochotę zająć się dalszymi rozważaniami na temat tej formy izolacji. Możliwe są tu dwie hipotezy. Według pierwszej z nich izolacja myśli od uczuć polegałaby na wytwarzaniu cząstkowej reprezentacji poznawczej informacji w jednym tylko kodzie czy w jednym wymiarze mianowicie w wymiarze zwanym deskryptywnym. Natomiast w sytuacji braku wytworzenia reprezentacji w wymiarze ewaluatywnym. Lewicka opisała dwa wymiary, w których przetwarzana jest informacja napływająca do struktur poznawczych. Wymiar deskryptywny, odnoszący się do obiektywnych opisowych cech informacji oraz wymiar ewaluatywny, wartościujący, w którym informacja oceniana jest z uwagi na jej subiektywne znaczenie. Myślenie to znajduje swoje odbicie w regulacyjnej teorii osobowości Rejkowskiego. Autor wychodzi z założenia, iż sieć poznawcza funkcjonuje w dwóch różnych formach, to jest w postaci sieci operacyjnej i sieci wartości. Wydaje się więc, że w izolacji podmiot abstrahuje od wymiaru wartościującego, koncentrując się jedynie na opisowych cechach informacji. Zabieg taki mógłby zapobiec powstawaniu ujemnych emocji, związanych z percepcją informacji jako niezgodnej z własnymi standardami wartościującymi. Mechanizm ten polegałby na ograniczonym przetwarzaniu informacji, ograniczonym tylko do jednego aspektu, opisowego, przy jednoczesnym zahamowaniu dalszego przetwarzania w wymiarze wartościującym. Druga hipoteza, zgodna z hipotezą Siubeka, byłaby następująca. Pierwotnie powstaje emocja ujemna w wyniku prawidłowego odbioru informacji i prawidłowego wstępnego przetwarzania, zarówno w wymiarze deskryptywnym, jak i ewaluatywnym, po czym wtórnie emocja ta jest wypierana. To znaczy, wypierana jest ze świadomości reprezentacja poznawcza emocji. Hipoteza pierwsza zmierzałaby raczej w kierunku postulowania obronności percepcyjnej. Wobec ewaluatywnych aspektów informacji niedopuszczającej w ogóle do powstania reprezentacji poznawczej w tym wymiarze. Druga natomiast hipoteza proponowałaby wtórne wyparcie samej emocji ze zachowaniem świadomości opisowych aspektów informacji zagrażającej. Prawdopodobnie dzieje się raz tak, raz tak. Przy czym należałoby określić dokładniej warunki zadziałania jednego bądź drugiego mechanizmu pierwszej postaci izolacji. Druga postać izolacji, polegająca na szufladkowaniu, to jest na braku konfrontacji sprzecznych lub niezgodnych informacji, została wyjaśniona przez Siubeka jako brak percepcji związku/relacji między tymi informacjami bądź brak percepcji znaczenia tego związku. Hipotezę tę można uszczegółowić. Określone informacje, fakty, zdarzenia mogą być prawidłowo rejestrowane, a następnie poddawane bądź niepoddawane w strukturach poznawczych dalszym procesom porównywania, klasyfikacji itd. W opisywanej tu postaci prawdopodobnie nie dochodzi do dalszej syntezy informacji polegającej na abstrahowaniu, porównywaniu z nadrzędnymi pojęciami. Kategoriami syntetyzującymi temu podobne. Niewygodne informacje byłyby kodowane raczej w sposób konkretny i na tym kończyłaby się ich obróbka. Możliwe byłoby tylko dalsze przetwarzanie oddzielnych fragmentów informacji. Ta postać izolacji różniłaby się od kolejnej jej odmiany to jest intelektualizacji, która polegałaby na odnoszeniu sprzecznych informacji do takiej wspólnej kategorii pojęciowej na tyle ogólnej, abstrakcyjnej, która pozwalałaby informacjom tym istnieć obok siebie bez wywoływania napięcia. Szufladkowanie może więc polegać na kodowaniu informacji sprzecznych na poziomie konkretnym i zahamowaniu dalszego przetwarzania w postaci abstrahowania i syntezy. Intelektualizacja to trzecia postać izolacji, która posiada kilka różnych odmian. Może ona polegać na odnoszeniu sprzecznych informacji. Do takich porządkujących kategorii nadrzędnych, które są dostatecznie ogólne, by likwidować rozbieżność. Patrz wyżej, bądź na dalszym przetwarzaniu informacji wyłącznie w wymiarze deskryptywnym z pominięciem wymiaru ewaluatywnego. Ten drugi mechanizm intelektualizacji byłby kontynuacją mechanizmu opisanego w pierwszej postaci izolacji, to jest oderwania myśli od uczuć. Intelektualizacja byłaby więc już procesem myślenia z wykorzystaniem wyselekcjonowanego materiału i przebiegającym na dosyć wysokim poziomie abstrakcji. Następny mechanizm obronny racjonalizacja polegałby, jak wyjaśniał Simons, na błędnym myśleniu. Z jednej strony wypierane są tu właściwe przesłanki rozumowania, z drugiej zaś zachodzi proces dalszego przetwarzania informacji w procesie myślenia, doprowadzającym do formułowania określonych sądów na podstawie fałszywie dobranej przesłanki. Byłby to więc krok dalej wobec intelektualizacji, która osiąga etap dalszego przetwarzania informacji na poziomie procesu myślenia, opierając się na przesłankach niepełnych. Racjonalizacja zaś opiera się na przesłankach błędnie dobranych. W intelektualizacji mamy więc tylko cząstkowe wyparcie informacji potrzebnej do formułowania prawidłowych przesłanek. W racjonalizacji natomiast braki wynikające z wyparcia przesłanek rzeczywistych zastępowane są pewnymi konfabulacjami w postaci przesłanek błędnych. Kolejny mechanizm obronny projekcja jest mechanizmem jeszcze bardziej złożonym. Zachodzi tu, Wyparcie częściowe lub obronność percepcyjna w stosunku do własnych właściwości podmiotu. Błędne myślenie natomiast obiektu zewnętrznego, obdarzonego na zasadzie rzutowania nieakceptowanymi atrybutami podmiotu, selektywność obrony w spostrzeganiu właściwości obiektu, np. niedostrzeganie go cech pozytywnych i wyolbrzymianie negatywnych, i temu podobne. Mechanizm projekcji i różne jego postaci opierają się prawdopodobnie na dodatkowych mechanizmach składowych. Definicja samej natury projekcji wymaga jeszcze dopracowania, patrz rozdział szósty. zanim będzie można sformułować dokładniejsze wyjaśnienie zaangażowanych w nią procesów. Ostatni mechanizm obronny, który chciałabym opisać pod hasłem podstawowych, czysto poznawczych mechanizmów obronnych, to odwrócenie. Mechanizm ten wchodzi w skład bardziej złożonego syndromu w postaci reakcji upozorowanej. Freud zaliczył odwrócenie do przemian instynktu. Ja natomiast traktowałabym odwrócenie jako taki mechanizm obronny, w którym podmiot przejawia obronność percepcyjną lub wyparcie własnych emocji wobec innego obiektu, sytuacji i temu podobne, zastępując tę emocję inną, najczęściej przeciwną. Wydaje się, że procesy maskowania, opisywane przez Siubeka przy wyjaśnianiu działania reakcji upozorowanej, dobrze ilustrują działanie odwrócenia. Reakcja upozorowana na ogół opisywana jest jako mechanizm nie tylko poznawczy, ale także zawierający wiele złożonych aktów behawioralnych wobec obiektu, na który reakcja ta jest nakierowana. Często wręcz jako trwała cecha charakterologiczna. Natomiast podstawowy mechanizm poznawczy reakcji upozorowanej, który według mnie odpowiada pojęciu odwrócenia, byłby właśnie taki, jak opisał Suydbek. Porównaj początek niniejszego rozdziału. Powyższa próba rozszerzenia interpretacji podstawowych poznawczych mechanizmów obronnych jest jeszcze bardzo uboga. Jest ona zbiorem pewnych intuicyjnych hipotez uwzględniających określony teoretyczny układ odniesienia. Potrzebna jest dalsza konkretyzacja tych hipotez oraz konkretne badania, które mogłyby je weryfikować. 9.3. Rola emocji w funkcjonowaniu mechanizmów obronnych W poprzednich rozdziałach tej książki przytaczane były twierdzenia, że mechanizmy obronne mogą być uruchomione w odpowiedzi na sam sygnał niepożądanej emocji lub dopiero po jej wzbudzeniu. Najczęstszą emocją opisywaną w związku z uruchamianiem mechanizmów obronnych jest lęk. Skoncentrujmy się więc na analizie roli lęku z uwagi na brak konkretnych informacji dotyczących roli innych emocji w ich uruchamianiu i przebiegu. Jeśli mechanizmy obronne pojawiają się w odpowiedzi na sygnał lęku i skutecznie zapobiegają rozwijaniu się niepożądanej emocji, wówczas można sądzić, że mechanizm obronny przebiega w warunkach nieodbiegających zbyt od optymalnych pod względem poziomu aktywacji. Ewentualny negatywny wpływ emocji ujemnych na przebieg procesów poznawczych nastawionych na ochronę ja jest więc w tym przypadku mniej prawdopodobny. Mechanizmy obronne, jakie się w tej sytuacji pojawiają, mogą być z dużym prawdopodobieństwem uważane za wyuczone czynności, utrwalone dzięki pozytywnemu wzmocnieniu w przeszłości. Czynności te mogły się utrwalić w co najmniej dwojaki sposób. Mogły być przekazywane przez otoczenie, głównie rodziców, na zasadzie celowo podawanych instrukcji, bądź też przejęte poprzez modelowanie. Mogły się jednak utrwalić także w inny sposób. Przypuśćmy, że w przeszłości wysoki poziom lęku w mniej lub bardziej przypadkowy sposób. Doprowadził do takich zniekształceń w procesie odbioru i przetwarzania informacji zagrażającej, które wtórnie lęk redukowały. Te przypadkowe reakcje mogły się z czasem utrwalić, stając się czynnościami celowymi, co nie znaczy świadomymi, uruchamianymi, ilekroć powstawał lęk i zagrożenie ja. Tak więc mechanizmy obronne mogły się rozwinąć na podstawie warunkowania instrumentalnego reakcji porządkowo niespecyficznych. Większe problemy teoretyczne pojawiają się natomiast wtedy, gdy rozważamy przebieg funkcjonowania tych mechanizmów obronnych dopiero po uruchomieniu lęku. Niewielki poziom lęku może także działać na zasadzie sygnału wyzwalającego wyuczone mechanizmy obronne, które po uruchomieniu lęk ten mogą zmniejszyć. Jeżeli jednak poziom lęku jest bardzo wysoki, to nadmierny poziom aktywacji który mu towarzyszy, sam w sobie grozi już pojawieniem się różnych zniekształceń w przebiegu procesów poznawczych. Ograniczenie liczby uwzględnianych i przetwarzanych sygnałów, konkretyzacja myślenia i temu podobna. Zaczyna się pojawiać trudność w odróżnieniu ukierunkowanych zniekształceń poznawczych o charakterze czynności konstytuujących mechanizm obronny od zniekształceń bardziej przypadkowych, nieukierunkowanych. Ciekawe hipotezy na temat genezy mechanizmów obronnych mogą wynikać z porównywania przebiegu procesów poznawczych na różnych poziomach aktywacji. Można na przykład sądzić, że wyparcie miało większe szanse rozwoju wtedy, gdy poziom aktywacji znacznie przekraczał optymalne. Natomiast wtedy, gdy tylko w niewielkim stopniu dochodziło do przekroczenia optymalnego poziomu aktywacji, Mogły się rozwijać bardziej wybiórcze mechanizmy obronne, typu intelektualizacji czy racjonalizacji. Problem ten, jak też ogólniejszy problem wpływu emocji na sam przebieg mechanizmów obronnych, wymaga jeszcze szczegółowego zbadania. Helena Grzegorzowska-Klarkowska Mechanizmy obronne osobowości Koniec rozdziału 9 Działanie mechanizmów obronnych procesy psychologiczne zaangażowane w obronę.